Let's go, Canada! Freedom! Freedom! Thank you. Witam was wszystkich po dłuższej przerwie świątecznej. Mam nadzieję, że święta przebiegły miło i przyjemnie i odpoczęliśmy wszyscy od polityki, co chociaż polityka zdaje się nas nie rozpieszcza. Fragment, który żeście zobaczyli, to jest ten żarzący się ogień w Kanadzie, który jak gdyby do dzisiaj jeszcze płonie w sercach młodych ludzi, ale nie tylko. Takie ogniska walki toczą się w Calgary już od dłuższego czasu. Tam policja zaatakowała i atakuje cały czas protestujących. Ten fragment, który wam pokazałem, dotyczy tak zwanego Freedom Train, który zorganizował się grupą kilkudziesięcioosobową nad Niagarę w prowincji Ontario. Trwają protesty w różnych miastach. Słuchajcie, kochani, zacząłem od Kanady, dlatego żeby wam pokazać, że w Kanadzie ciągle się tli płomień ten wolności. Niemniej jednak Kanada stała się absolutnym poletkiem doświadczalnym zamordystów pokroju Trudeau i jemu podobnych. Tak? Tutaj następuje gwałtowna restrukturyzacja demokracji w kierunku modelu chińskiego. Zresztą widzieliście, co się dzieje w Szanghaju. Przypominam wam, 20-paromilionowe miasto zostało zamknięte kompletnie. Głód, traktowanie ludzi jak niewolników, jak więźniów obozu koncentracyjnego. Ludzie wyskakują z okien, z głodu, z desperacji, krzyczą. Straszne rzeczy się tam dzieją. Straszne rzeczy się tam dzieją, ja tylko na to zwracam uwagę, dlatego że na przykład wśród intelektualistów polskich rozpatrujących modele, w którym kierunku powinniśmy iść, w którym powinniśmy tam oczekiwać pewnych rzeczy, znajduje się m.in. polski intelektualista, który ubiera się ładnie za górala i opowiada o dyrdymały o Chinach jako modelu, który policentrycznym, który próbuje wprowadzić model policentryczny, a zatem nie wtrącania się w inne sprawy, prawda? No, dla mnie model chiński nie jest żadnym modelem, który miałbym ochotę naśladować. Żadnym, tak? Ja się nie przebieram w strójkę górala czy truck drivera. Jestem truck driverem. Moim życiem udowadniam, że żyję tak, jak tym, kim jestem i mówię to, co myślę i jednocześnie staram się podzielić z wami tymi refleksjami, które mają według mnie największy sens istnienia, mianowicie jak odzyskać nasze kraje, naszą cywilizację, a nie czekać aż rosyjska, ukraińska, chińska czy jakiś inny model pseudodemokracji przyjdzie nam pokazać wyższość ich systemu nad naszym. Także w Kanadzie dzieją się mniej straszne rzeczy, ale Kanada się doskonale przygotowała do tego, żeby wprowadzić to samo, co się dzieje w Chinach. Niedawno wprowadzono i przegłosowano bill, tak zwany Bill 100 w Ontario. On odbiera w ogóle prawo do obywatelskie do sprzeciwiania się, moi drodzy, a zarządzeniom rządu federalnego. That's it. Możesz pójść do więzienia, twoje mienie może być skonfiskowane. Wszystko może się zdarzyć. Rząd ma prawo do uderzenia cię z której chce strony. Zamrożenie kont bankowych, to już widzieliście. Jednym słowem, Kanada przygotowuje się do wprowadzenia modelu chińskiego opartego na pewnym społecznym kredycie, tak? Nie będziesz mógł latać, nie będziesz mógł nic zrobić bez centralnego dokumentu stwierdzającego twoją przydatność obywatelską. I koniec, moi drodzy. Taka jest Kanada. Także te tlące się małe ogniska zapalne, one są wszystkie bardzo potrzebne,
ale jeżeli nie przygotujemy czegoś poważniejszego wkrótce, że cały kraj wstanie, to jest po nas. Ja się zastanawiam poważnie nad tym, że muszę akurat albo wyjeżdżać, albo będę musiał przekraczać zieloną granicę gdzieś do Stanów, czy do Rosji, uciekać przez Yukon i Alaskę, albo przez biegun północny, żeby dotrzeć do rodziny. Tak? Nie wolno mi nigdzie wyjechać, nie wolno mi opuścić kraju. Rząd pana Trudeau jest rządem absolutnie tyranistycznym, despotycznym. Jeżeli wam się wydaje, że teraz luzują wszystkie obostrzenia, to pamiętajcie, że cofają się do tego, żeby przygotować główne natarcie. To tak samo jak Putin się wycofał na obwód Doniecki po to, żeby stamtąd zaatakować wschodnią Ukrainę. To jest ta sama metoda, tylko w tak zwanych demokratycznych rządach. Także kochani, nie dajcie się nabrać, to samo się dzieje w Polsce. W tej chwili minister nagłej śmierci, jak to go określają, choroby i nagłej śmierci, luzuje na wszystkich stronach, dlatego że marszczy im się dupa, dlatego że są oni odpowiedzialni za śmierć setek tysięcy ludzi. Setek tysięcy ludzi. I ktoś musi się u nich o te życia, o te groby upomnieć, moi drodzy. Nie dajcie się nabrać na te pozory wolności, które nam tutaj fundują. To są tylko właśnie wszystko pozory. Na przykład Trudeau, słuchajcie, jest około 1500, więcej może, organizacji medialnych w Kanadzie. Wszystkie 1500 tych jednostek dostało od rządu pieniądze, żeby głosiły i popierały działania rządowe. Jedna jedyna organizacja medialna, Rebel News w Kanadzie, która ośmiela się sprzeciwiać oficjalnej narracji rządowej, nie dostała licencji na prowadzenie wiadomości. Prawda? To tam się dzieje legalne procesy, ale generalnie rzecz biorąc właśnie Trudeau powiedział, że należy ją zlikwidować. Ten obrońca demokracji i wolności, który się szwenda po całym świecie jak smród po kalesonach i poucza, jak inni mają tworzyć demokrację, szczególnie ukraińska, gdzie prezydent Zełenski zlikwidował 11 partii opozycyjnych, wszystkie telewizje i nadaje swoją propagandę ukraińską, tak samo jak Putin swoją propagandę rosyjską. Podobnie jak Chińczycy swoją propagandę chińską. Więc nie dajcie się nabrać na jakieś modele chińskie, rosyjskie, ukraińskie, czy globalistyczne, których przedstawicielami są czy to Morawiecki, czy Schulz, czy jakieś Ursula von der Leyen, Timmermansy, Johnsony, Macrony, Le Peny. Tak, mamy wybory we Francji, kochani. Nie wiadomo, czy dżuma, czy zaraza lepsza od jedna od drugiego lepsza. Ale to każdy z tych tematów, który tu poruszam, moi drodzy, to jest do rozwinięcia na godzinę lub więcej. Więc ja tylko chciałem wam zwrócić uwagę, że na świecie dzieją się złe rzeczy. Pomimo pozornych wycofywania się z obostrzeń, pseudo ściemy, którą nam zafundowano przez 2 lata, która kosztowała istnienie ludzkich żyć. Moi kochani, Stany Zjednoczone przygotowują się do walki wyborczej, w związku z powyższym odchodzą cyrki tam, ale tam jest jedyna nadzieja, że może się uda powstrzymać tych psychopatów, tak? Moi drodzy, to są psychopaci, tak? To są autentycznie psychopaci, którzy wprowadzają swoją chorą wizję, bo mogą, bo mają nieograniczone środki finansowe, przekupili media, tak jak w Kanadzie, nie dokończyłem tam, rząd wszystkim zafundował dotacje CBS, Canadian Broadcasting Company, CBS, tak, CBC, tak, chyba tak to się nazywa. Ja nawet tego nie oglądam od lat, bo to jest jedyna szczekaczka w pokroju goebbelsowskiej. Tak? Tak jak Niemcy kiedyś za wojny brali, to tak samo w Kanadzie macie takie news, moi drodzy. Także jeżeli popatrzymy na to, co się dzieje na wschodzie i u nas w Europie, to pamiętajcie, że tutaj jest trochę, obraz jest bardzo skomplikowany, dlatego że mamy trzy rodzaje, ja wiem, kilka rodzajów, bo to jest kilka rodzajów kalek
na których są poszczególne obrazki i je trzeba złożyć, żeby stworzyły jakąś sensowną całość. Mianowicie mamy do czynienia z rządami globalistycznymi, europejskimi, które próbują zdominować i wypchnąć Amerykę ze strefy wpływów. Próbowały, tak? Bo teraz Ameryka wróciła z hukiem dzięki wojence na Ukrainie, więc dlatego słusznie niektórzy z was podejrzewają, że prawdopodobnie Ukraina jest dziełem amerykańskich globalistów, którzy chcą przejąć dominację nad europejskimi, tak? Największym luzerem, największą porażkę poniosły Niemcy, które inwestowały od lat razem z Rosjanami, z Putinem i w tej chwili zostały postawione w sytuacji takiej moralnego bankruta, tak? Dlatego, że inwestowały, robiły biznesy, a teraz są zmuszane do tego, żeby zająć stanowisko ze względu na atak Putina na Ukrainę i są wściekłe, tak? I są wściekłe, dlatego że Amerykańcy wracają z hukiem. Amerykanie wracają z hukiem po to, żeby przejąć dominację nad Europą za pomocą właśnie NATO. Szykują się do wojny, tak? A ich najwierniejszym wasalem jest nasz polski rząd w tej chwili, który leczy kaca moralnego po tym, jak zainwestował swoją miłość w Donalda Trumpa, to teraz próbują zrobić tak dobrze Bidenowi, żeby Amerykanie uznali, że przeprosiny są szczere. Polski rząd może nas wepchnąć do wojny z nuklearnym państwem. Chciałem wam zwrócić uwagę, że oprócz takich generałków jak Skrzypczak, to ostatnio słyszałem, bo to było w radiu, w net zdaje się, wywiad z generałem Polko, tak? No on po prostu powiedział tam wprost, że należałoby Putina pogonić i tutaj się zawahał, bo wiecie, bo chciał powiedzieć, że nie wiem, za Kaukaz, za Ural, nie wiem, gdzie chciał pogonić Putina, rozumiecie? I to jest pewien problem z tym. Dlatego, że nawoływanie do wojny jest karalne z paragrafu chyba 117 artykuł 2. Do 5 lat pozbawienia wolności, panie Ziobro, panie prokuratorze Ziobro, mamy generałów rezerwy, którzy nawołują do wojny. Z państwem nuklearnym. Proszę zamknąć ich w więzieniach. Generała Polko, Skrzypczaka i innych. No przecież jeżeli oni doprowadzą do wojny z najsilniejszym, z państwem nuklearnym, który ma 6000 głowic i zapowiedział, że ich użyje, to czy pan zdaje sobie z tego sprawę, panie ministrze Ziobro, do jakiego zagrożenia pan prowadzi Rzeczpospolitą, jeżeli nie zatrzyma pan tych szaleńców i nie wsadzi ich do więzienia za nawoływanie do wojny, które łamią paragrafy kodeksu karnego? Kochani, to nie są żarty. Ameryka, żeby odzyskać władzę nad Europą, potrzebuje kozła ofiarnego i tym kozłem ofiarnym mają być Polacy. I znalazła dostatecznie dużo pożytecznych idiotów pokroju Skrzypczaków, Polko i innych Morawieckich, czy Dudę, czy nawet samego Kaczyńskiego. No to jest po prostu jakieś szaleństwo, które nam grozi bezpośrednią wojną. No Skrzypczak nawołuje do tego, żeby wejść w okręg kaliningradzki. Pomijając ptasie muszki, tych podstarzałych sokołów w mundurach, to chciałbym wam powiedzieć, że wejście na teren kaliningradzki oznacza śmierć, anihilację Polski. Pamiętajcie, że jeżeli to, co chcą zrobić Stany, to chcą zrobić to, żeby Rosja przegrała. Prawda? Proste. Jeśli Rosja przegra, to będzie jedynym przegranym. Prawda? No bo wygrają Stany. Putin zapowiedział, jeżeli ja pójdę w dół, to wy wszyscy pójdziecie w dół. Prawda? Powiedział? Powiedział. Macie cień wątpliwości, że Putin jest zdolny do tego, żeby to zrobić? Bo ja nie. Więc jeżeli Putin będzie miał świadomość, że siła złego na jednego, to naciśnie guziki. Chyba, że znajdą się inni, którzy nie dołączą do niego. Ale jeżeli chodzi o samą umysł Putina, to jeżeli ktoś wątpi, że on tego nie zrobi, to jest jakiś niezbyt rozgarniętym
postsowieckim generałem pokroju Polko. Ja wam zresztą mogę powiedzieć pewną anegdotę z życia Polko. Kiedyś z racji tego, że budowałem dom w Warszawie, miałem dosyć ciekawych sąsiadów, głównie generalicja Wojska Polskiego. Nie? I byłem na taki zaproszony jako przyszły sąsiad. Moim sąsiadem miał być wiceministrem obrony narodowej, etc., etc. No i tam siedzimy sobie, tam są tam przedstawiciele Sztabu Generalnego Wojska Polskiego i inni. I lata sobie, to było kilkadziesiąt lat temu, to było dwadzieścia parę lat temu. Także, moi drodzy, opowiadam starą historię, żeby nie zdradzić tajemnicy wojskowej jakiejś tutaj, nie? Ja żartuję sobie oczywiście. No i tam latał taki młody jeszcze wtedy w miarę facet. Ja się tak nachyliłem do jednego z tych sztabowców wojskowych i mówię tak, kto to jest? On mówi, Polko, nie? Ja mówię, bo on taki straszny kogucik widzę, wysportowany i w ogóle. On mówi, no tak, my go używamy do tego, w czym jest najlepszy. Ja mówię, w czym jest najlepszy? On mówi, tak wzruszył ramionami i mówi, w zabijaniu, nie? Panie generale Polko, nie? Pan jesteś dobry w zabijaniu. Pan byłeś dwukrotnie dowódcą gromu, tak? Nie? Z niezbyt dobrymi rekomendacjami, jak słyszałem od żołnierzy z gromu, więc zamknij pan japę, panie generale, dobrze? I wróć pan do zabijania albo do czegoś, ale w ramach prywatnych albo w ramach rozkazów, które dostaniesz od na przykład dowództwa NATO. Dowództwo NATO nie ma zamiaru, europejskie dowództwo NATO nie ma zamiaru prowadzić do wojny. Amerykanie chcą wojny. Amerykanie chcą wojny. Ich firmy zbrojeniowe zarabiają krocie w tej chwili. Między innymi sprzedając uzbrojenie i do Ukrainy, ale też i Niemcom i wszystkim dookoła. Podwójne deale robią. Kochani, my prowadzimy do kataklizmu, jeżeli pozwolimy tym ludziom pchać nas do wojny. Wojna w interesie Polski, moi kochani, jeżeli mogę tutaj wyrazić, a później to będę rozwijał, bo to są, każdy z tych tematów to jest tylko taki sygnalizacja, nie? Ale tak, w interesie Rzeczypospolitej, o tak mogę powiedzieć, w interesie Rzeczypospolitej jest zakończenie w tej chwili wojny. Zakończenie tej wojny. Normalnie to by było tak, że kiedy dwóch nieprzyjaciół, bo Ukraina nie jest żadną naszą przyjaznym krajem dla nas, żadnym, moi drodzy, żeby nie było niedomówień, z mojego światopoglądu wynika, mój światopogląd prezentuje taki obraz. Tam walczą dwóch naszych nieprzyjaciół. Jeden większy, drugi mniejszy. I w naszym interesie jest, żeby byli obaj osłabieni. No Rosja jest coraz bardziej osłabiona tą walką. Ale Ukraina też, chociaż napierdziela się za pomocą uzbrojenia amerykańskiego. Tylko, że problemem dla nas wynikającym z tego są uchodźcy. Więc w tej chwili czas zakończyć tą wojenkę i moi kochani, wysłać uchodźców z powrotem do domu, do pokojowego kraju. Rozumiecie? No, czas mi ruszać, moi drodzy. Załadowałem się w międzyczasie i reasumując, to jest tak, że nie potrzeba nam żadnej wojny i żadnych jastrzębi nawołujących do wojny. Gdyby wojna się dzisiaj zakończyła, częściowym kompromisem dla Ukrainy i dla Rosji byłoby to nadzwyczaj korzystnie dla nas. Osłabiona Ukraina nie stanowi zagrożenia dla Polski, a Rosja, która dostała nauczkę, że nawet mały naród może się postawić ostro, też by lizała trochę rany. I dla nas byłoby to dobrze, gdyby się ta wojna zakończyła, bo uchodźcy zaczęliby wracać. Oczywiście widzimy próby stworzenia czegoś, co się nazywa Unią Polsko-Ukraińską, prawda? Stąd może te wszystkie przygotowania dotyczące PESEL-ów i tak dalej. Być może to wszystko było ukartowane. Z pewnością rząd się zachowuje tak, jakby to było wszystko przygotowane. Jeżeli tak, to jest to zdrada, że tak powiem, stanu. My naprawdę, kochani, nie możemy pozwolić na takie przejęcie przez despotów i tyranów naszych krajów. Musimy o to walczyć. Nie liczmy na to, że ktokolwiek nas wyzwoli, że wyzwoli nas Putin, bo jest antyglobalistą, czy wyzwolą nas Chiny, bo są policentryczne według innych teorii. To nie ma znaczenia. Jeżeli my nie obronimy naszych wolności, usuwając te wszystkie socjopatologiczne, psychopatyczne rządy i rujnując plany Klausa Schwaba i im podobnych, no to zginiemy. Zginiemy jako wolne narody, zginiemy.
dlatego że to, co oni szykują, to jest coś strasznego. To jest coś strasznego. Jedyną alternatywą jest, będzie ucieczka do Chin albo do Rosji, tak? Jeżeli Rosja ocaleje, jeżeli Polacy nie dadzą się nabrać na podpuchy Amerykańców, globalistów amerykańskich, tak? Bo naród amerykański nie chce iść na żadną wojnę. Narody europejskie nie chcą iść na żadną wojnę. Polscy obywatele też nie chcą iść na żadne wojny. To globaliści chcą zdobyć cały świat, jak nazwa sama wskazuje, globalistyczna, prawda? Więc kochani, w Kanadzie wszyscy przymierzają się, że na wyborach usuną Justina Trudeau. Już raz próbowali usunąć i zdobył na następną kadencję. Za 3 lata nie wiadomo, co będzie i ile pozostanie. Wszystkie kraje zachodnie, Anglia, Zjednoczona Europa, Kanada, Ameryka przygotowuje się do kolejnego uderzenia na naszą wolność. Jeżeli tego nie widzicie, to śpicie. Śpicie snem hipnotycznym, chorym i obudzicie się niewolnikami, a wtedy już będzie za późno, albo będzie dużo trudniej, bo prędzej czy później zajrzy wam głód. To, co chcą zrobić globaliści, to wyrównać wszystkich. Piękna idea wyrównania, która miała być taka, że wszyscy mamy wszystko. Pamiętajcie komunistyczną ideę? Od każdego ile może, a każdemu ile mu się chce, czy należy, tak? Nigdy to nie zadziałało. Dzisiaj globaliści wpadli na demoniczną ideę. Każdy będzie miał równo. Wiecie, nic. Idea wielkiego resetu, 2030 rok, nie będziesz miał nic, będziesz szczęśliwy. Ja się na to nie zgadzam. I będę walczył o to, żeby ich plan się nie udał. Także amerykańscy globaliści manipulują polskimi zwolennikami globalizmu Klausa Schwaba. Tam są wewnętrzne przewałki, kto wygra, europejska wersja czy amerykańska wersja. Trudeau jest wybitnym studenciakiem Klausa Schwaba. Widzieliście go, ich wypowiedzi na ostatnich spotkaniach? Przecież to są psychopaci. A zobaczcie, co się jeszcze dzieje z WHO. Wy myślicie, że jak oni wycofują te wszystkie lokalne zarządzenia, to dlaczego? Dlatego, że za niedługo wejdzie centralne zarządzanie przez WHO, moi drodzy. Dlatego wycofują te... Oni już wdrożyli pewne systemy i one są ciągle aktywne. Oni po prostu sprawdzali w tym roku, jak te systemy zamykania kont, zamykania ludzi w więzieniach, gnębienia ich. Wszystko to zostało sprawdzone, plus paszporty medyczne. A teraz wszyscy się zrzekają tego dla centralnego zarządzania przez WHO. Półprywatnej firmy Billa Gatesa, który jakimś dziwnym cudem, jako bogaty człowiek, ale żaden polityk i żaden elektoralnie wybrany człowiek, pojawia się na zgromadzeniach na przykład bezpieczeństwa w Monachium i wypowiada i grozi nam następną pandemią czy innymi rzeczami. Także moi drodzy, oni się szykują do tego, żeby wprowadzić centralny zamordyzm przez WHO. A WHO jest zarządzane w tej chwili przez kogo? Tedrosa Ghebreyesus, który jest pupilkiem Chin. Ten człowiek nigdy nie byłby szefem WHO, gdyby nie poparcie Chin. Zresztą pochodzi z terrorystycznej, komunistycznej organizacji. To, co się dzieje, moi drodzy, jest for real. To nie są żadne teorie spiskowe. To się wprowadza tydzień w tydzień. Kanada robi to za pomocą białych rękawiczek w tej chwili. Ale za chwilę uderzy z pełną mocą, bo już jest gotowa. Najbardziej ze wszystkich chyba. Razem z Australią czy Nową Zelandią, chociaż tam się zrywają bunty, chociaż zrywają się bunty w całej Europie. Jedynie Polska śpi snem. No nie powiem jakim, chorym. Chorym. Także, moi drodzy, trzymajcie się. Każdy z tych tematów spróbuję poruszyć. Nie wiem, czy was interesuje, czy się ze mną zgadzacie, czy nie zgadzacie. Dajcie znać w komentarzach. W każdym razie przypominam też, moi drodzy, kochani, że Facebook będzie mnie banował, tak? Ja jeszcze ciągle nie mogę nadawać na żywo, a za chwilę znowu mnie ktoś podkabluje, bo wśród Polaków jest pełno kablarzy. Myśmy się stali narodem kablarzy, donosicieli,
sługusów, tchórzy, prawda? Zresztą cały świat jest taki, ale jak rozmawiałem niedawno z jedną z aktywistek, to ona też była przełamana po prostu stanem moralnym naszego narodu, tak? Kompletny tumiwisizm. Być może tak, być może nie. Być może przyjdzie czas, że dostaniemy wszyscy tak po dupie, że nawet ten kanapowiec, który donosi, bo mu to sprawia przyjemność, że ma moc sprawczą, żeby kogoś zamknęli i zamknąć mu wolność słowa. No. Zobaczymy, jak po ciebie przyjdą, jak się wtedy będziesz czuł. Także zachęcam wam, żebyście sprawdzali moje alternatywne źródła nadawania. Na przykład to, co teraz mówię, to prawdopodobnie nadam na Rumble, nie? Ja zawsze daję link, ale jak zniknie cała moja strona, to gdzie znajdziecie ten link? Najlepiej się zapisywać, jeżeli was w ogóle interesuje to, co ja mówię i macie ochotę słuchać, to znajdźcie Rumble, mój Rumble account. Pod każdym ostatnim nagraniem daję linka i zróbcie subskrypcję, nie? Bo wtedy będziecie mieli powiadomienie, nie? A tak to ja zniknę i później nie będziecie wiedzieć, gdzie szukać, nie? Wiecie, ja do nikogo nie namawiam, nie błagam, czy coś w tym stylu, bo to jest dla mnie tak długo, jak będzie chociaż parę osób, które będzie chciało słuchać i dyskutować na ten temat, to ja będę mówił. Dlaczego? Dlatego, że ja wierzę w tak zwaną geometryczną oddziaływanie. Jeżeli ja będę miał wpływ na 5 osób, które powiedzą, ten facet nie najgorzej myśli, trzeba go wesprzeć, no to pójdziecie i każdy z was znajdzie 5 następnych osób, będzie już 25 osób i 125 następnych, jak znajdzie 5 osób. To nie, ja nie muszę mieć miliony followersów, setki tysięcy czy tysięcy. Ważne jest, czy mam rację i czy walczymy o dobrą sprawę, moi drodzy. Także puszczam w tej chwili te wszystkie filmiki i na YouTubie, jak się da, i na Rumble. A ostatecznie to jest, jeszcze mam stronę, za którą ja płacę, tak? To jest arcticknight.org, to jest blog, tam nic się nie dzieje w tej chwili, ale gdyby mnie zablokowali, albo prawdopodobnie będę tam pisał, tak? Albo tam znajdziecie informacje, tam też się można zrobić subskrypcję, nie? Nikt tego nie robi, bo każdy wejdzie, popatrzy, wiecie, to trzeba podać e-maila, ja rozumiem, to jest upierdliwe, nie? Ale pytacie się mnie czasami, jak walczyć z tym systemem. No walczmy o wolność słowa, między innymi. Walka o wolność słowa to jest taka, żebyśmy przechodzili na takie platformy, które dają nam możliwość nie banowania, tak? I Rumble jest w tej chwili takim tym. Chłopaki z Realu 24 przecież założyli Banbaja, nie? Oni nie mogą przyjmować takich jak ja, którzy... bo oni mają za małe moce przepustowe, więc nie mają tyle pieniędzy, żeby rozbudować serwery, nie? Ale Rumble jest potężną firmą, która na razie nie banuje, nie? Jak zacznie banować, to trzeba znowu będzie coś znaleźć innego. Dużo z was nadaje na Telegramie, też założyłem Telegrama, założyłem Rumble po to, żeby, moi drodzy, żeby właśnie pokazać tym wszystkim Googlom, tym wszystkim YouTube'om i Facebook'om. Pytacie się, jak to zrobić? Ano pasowałoby ruszyć leniwy tyłek i przejść na inne accounts. Prawda? A ilu z was poszło na przykład na account Rumble? 50, 60, tak? Rozumiecie. Ja nie mówię, to jest okej. Ja jestem happy z każdego jednego. Tylko jak później mówicie, że nie możecie znaleźć, to dlatego, że najwygodniej rolować rolkę papieru toaletowego zwanego Facebookiem, nie? Może coś nowego się pojawi. Może ta odsłoni kawałek dupy, a ten może powie coś zabawnego, a ten nudziarz Chris będzie dalej tam pierdzielił swoje, nie? No to taka walka kanapowca nic nie zmieni, nie? Ja nie jestem z tego powodu sfrustrowany, tylko zwracam wam uwagę, nie? Ja też nie lubię przechodzić, Rumble jest utrudniony, ale tam się mieszczą jeszcze ludzie, którzy nie mogą nadawać na YouTubie czy na Facebooku i tam można ich odnaleźć. I ja pokonuję to swoje lenistwo, bo to jest walka właśnie z wielkimi tego świata, z tymi wszystkimi facebookowymi tyranami, YouTube'owymi tyranami, tymi wszystkimi Bezosami, Gatesami i innymi, którzy zakpili sobie, zamarzyło im się być oligarchami tego świata, faraonami tego świata. Ja rozumiem, że pieniądze uprawniają do pewnych rzeczy, ale cieszcie się z waszych pieniędzy, a nie zabierajcie mi moje resztki. I zostawcie innych w spokoju. Taka jest moja uwaga, nie? No, burza się zrywa śnieżna.
Także, moi drodzy, trzymajcie się, pozdrawiam was ciepło. Spróbuję nadawać teraz, tam nie wiem czy częściej, ale może bardziej regularnie, tak długo jak mi się uda. Także trzymajcie się, pozdrawiam, zdrowia i wolności życzę. Hej.